Rowozy zostały rozpalone kilka dni wcześniej, natomiast wszystkie były tutaj już na miejscu, gotowe do dzisiejszych uroczystości dzień wcześniej. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć 7 czynnych parowozów, 5 składów pociągów zabytkowych. Były 4 nasze parowozy, te, które tutaj na co dzień utrzymujemy, które prowadzą pociągi retro. Jeden parowóz przyjechał do nas z Pyskowic, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Jeden parowóz przyjechał z wcześniej wspomnianego skansenu w Olsztynie, który jest również, którego również właścicielem jest PKP Cargo. No i oczywiście nie mogło zabraknąć gości z zagranicy, czyli parowozu z Czech. Ta lokomotywa ma duszę, nie? Jak stoimy, to akurat słychać, gdzieś tam coś tam para bucha, gdzieś tam coś sapie, coś się dzieje. Tam jest palenisko w środku, się pali węgiel, wytwarza się duża temperatura, powodując gotowanie wody następuje para. Ona jest przetwarzana, tu są silnik parowy puszczany na tłoki i te osi są wiązane drągami i one wpadają w róg i ruszają. Tu obok jest sprężarka, to jest potrzebna do hamowania składu pociągu i lokomotywy i też jest ruszana na parę. Pomysł na parowóz Jadę zrodził się w 2005 roku. Naszym zamiarem i zamiarem spółki PKP Cargo, która jest właścicielem skansenu, było zorganizowanie większej imprezy, na którą ściągniemy jak najwięcej zwiedzających, tworząc w ciągu jednego lub dwóch dni jak najbardziej atrakcyjny program. Ale program nie tylko artystyczny, ale również program obejmujący prezentację zabytkowego taboru. Parowozjada różni się od innych tego typu imprez organizowanych na przykład w Niemczech tym, że tam zazwyczaj jest to parada parowozów, czyli samych parowozów, pokaz samych parowozów. Wielkim i naprawdę nieocenionym atutem skansenu w Chabówce jest kolekcja wagonów. Oczywiście zabytkowych i to wagonów zarówno osobowych, jak i towarowych. I parowozjada miała być imprezą, w której oprócz ekspozycji skansenu, oprócz samych parowozów pokażemy wagony ciągnione przez parowozy.
PKP Cargo organizuje tą parowozjadę przede wszystkim dla gości, którzy tutaj zjeżdżają z różnych zakątków kraju i nie tylko kraju, ale z całej Europy. Chodzi nam o rodziny z dziećmi, żeby miały możliwość, szczególnie dzieci, zobaczenia kawałka historii naszej kolei, czyli parowozy, żeby mogły je dotykać, oglądać, żeby widziały je w ruchu. Skansen powstał 20 lat temu. W tym roku jest 20-lecie powstania skansenu i sekcji utrzymania taboru zabytkowego. Zostało to przypisane do struktur PKP Cargo i Cargo przyjęło na siebie jakby obowiązek utrzymywania tej historii, przypominania wszystkim i pracownikom, i osobom postronnym, i tutemu rejonowi małopolskiemu, gdzie na linii 97 od Krakowa do Zakopanego znajduje się właśnie Habówka i tu jest ten skansen. W swoich dobrych czasach było tu prawie 80 lokomotyw parowych. Pozostało ich niewiele. Super.